Siemanko. W dzisiejszym odcinku chciałbym się z Wami podzielić moją wiedzą na temat przykręcania głowicy w silniku Mińska 125. Jeżeli chodzi o ten silnik, jego głowice, powiem Wam tak: nie znalazłem w żadnej literaturze, a tej literatury mam naprawdę sporo. Jest to literatura typu katalogi części, instrukcje serwisowe, różne poradniki. Mam tego sporo. Zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, czy to polskiej, czy zagranicznej, nie znalazłem żadnych informacji na temat, jak przykręcić głowicę w silniku Mińska. Tych silników oczywiście było bardzo wiele. Na naszym rynku to głównie możemy spotkać dwa, te z wersji 400 i 400a, ale tych silników było sporo. Tak jak na przykład tutaj widzimy, jest trochę inny silnik. Różni się głównie, no tak na pierwszy rzut oka, no to tym, że cylinder ma wylot spalin na wprost, a nie na bok. Troszkę większy cylinder głowica. To już takie pierwsze różnice. Ale w większości tych silników, czyli tych właśnie spotykanych na naszym rynku 400-400A, no i na przykład z pronara, tak jak tutaj jest, w tych silnikach uszczelki pod głowicą nie było. Tak wiem, może się Wam wydawać to dziwne. Dlaczego dziwne? No bo Wchodzicie na jakiś portal aukcyjny, tak, typu Allegro, wpisujecie uszczelki, i w zestawie uszczelek jest uszczelka pod głowicę. No to jak to nie było? Jak, jak w zestawie ta uszczelka jest? No nie było. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia, to tych silników miałem ponad 8. Większość z tych silników była. No jeżeli no jeden silnik był fabrycznie nowy, tak? czyli dla mnie to jest już jak gdyby jakiś no poważny dowód i wyznacznik. W tym silniku oczywiście uszczelki pod głowicą nie było. E, ze trzy albo cztery silniki były nigdy nie rozkręcane, bo to już takie doświadczenia mam, że wiem po czym to poznać. E, tam też tej uszczelki nie było, no i reszta, które gdzieś tam jakieś perypetie miały za sobą, też tej uszczelki nie było. Tutaj mamy e, udostępniony silnik do nagrania. Yy, zaraz sobie ściągniemy głowicę i zobaczymy. Jeżeli chodzi o przykręcanie głowicy, to wiadomo, tej uszczelki nie dajemy. Ale jak to, jak to przykręcić bez tej uszczelki, żeby to było dobrze, żeby nam tam nic nie dmuchało, nie gwizdało? Yy, pierwsza, najważniejsza rzecz to jest odkręcenie samej tej głowicy. Tu jest, yy, tu jest bardzo ważna sprawa, a przez większość osób zapominana. Yy, odkręcając śruby od głowicy, trzeba to zrobić yy, po pierwsze, Stopniowo, czyli nie odkręcamy na maksa tej śruby, nie luzujemy całkowicie, tylko luzujemy ją trochę. Ja sobie to jakoś przyblokuję, nie wiem na ile mi się to uda. O, dobra, luzujemy trochę, żeby tam naprężenia uwalniały się w sposób taki w sposób. Jakby to powiedzieć. O, po trochę, i odkręcamy tą głowicę na krzyż. Także najważniejsza rzecz to nie odkręcać tych śrub od razu na maksa, tylko żeby to naprężenie, bo przy przykręcaniu e, działamy. Jeżeli naciskamy, ta nakrętka dokręca nam głowicę, to ta część głowicy jest ściśnięta i te naprężenia. Yy, są nierównomiernie rozkładane tak? i tak samo jest przy odkręcaniu. Czyli odkręcamy sobie to po trochę. Tak żeby te naprężenia się yy, w miarę w jednolity sposób uwalniały. Kurczę, nie mam stojaka, ucieka mi ten silnik. tak? Odkręcamy to na krzyż. Dobra. No już w tej chwili mamy całkowicie zluzowaną. Teraz sobie ją... O tu chyba się szpilka wykręca cała, bo coś ciężko idzie. No dobrze, ale tak się czasem dzieje, więc na to nie poradzimy. Nie, nie, chyba nie. Miejmy nadzieję, chyba tylko po prostu nakrętka tak ciężko się odkręcała. Dobra. I tu się zaraz dobierzemy do tego. I powiem Wam, jakie są moje doświadczenia w tej dziedzinie, bo wiedzy jako takiej tych porannikach się nie doszukałem i nawet w tych instrukcjach serwisowych no nie jest to tak podane, że tak powiem czarno na białym, a ja od jakiegoś czasu te silniki skręcam te głowice bez uszczelki i działa mi to dobrze, dlatego myślę, że jeżeli nie ma takich oficjalnych wytycznych, to możecie próbować kierować się tymi moimi wskazówkami. Mam w tej dziedzinie dosyć dobre doświadczenia, także myślę, że jest to dobry kierunek. Dobra, to już chyba wszystkie. No tu jeszcze coś. Coś tu się. Coś tu się. Dobra. Mamy to wszystko. I jedziemy z głowicą. Dobra. Jest źnięta. O! Dobra, to jest silnik. Na głowicy jest 316 napisane. Eee, dobra, i teraz tak. Spójrzcie tutaj. Ta część tulei wystaje do góry, a tutaj w głowicy jest taki wpust. Tak? I teraz tak. Jeżeli macie już taki silnik złożony i go skręcacie. To na co zwrócić uwagę? No, wiadomo, zakładamy to głowicę na swoje miejsce. Opa. Tak. Teraz tak. Z moich doświadczeń wynika, że te podkładki, które są w oryginale, możemy je zostawić, ale one świata nie uratują. Ja tu daję o takiej samej średnicy podkładki sprężynujące czyli to jest taka podkładka która, oddajmy na to, tu jest przecięta. Ona jest wykonana ze sprężystego materiału. Tu ma przecięcie i to jest powyginane tutaj. Ja zaraz może przebitkę pokażę. Zdjęcie to sobie zobaczycie. I daję cztery takie podkładki. Dlaczego? Yy, miałem kiedyś sytuację, że po prostu po jakimś czasie yy, zluzowały mi się te nakrętki i dmuchały mi spod głowicy. Po założeniu tych sprężynujących problem ustał i praktycznie już nigdy się nie powtórzył. Tak, to jest pierwsza sprawa. Czyli tak, ja sobie tutaj to wszystko pozakładam i wracamy za chwilę. Jeśli jest sytuacja taka, że na przykład ściągaliście głowicę, albo kupiliście silnik ze zdjętą głowicą, i nie robicie pełnego remontu, i silnik na przykład nie był rozkręcany do ostatniej śrubki, nie było wszystko wymyte, to warto zrobić coś takiego. Tutaj sobie zatykamy. Na przykład tak, jak ja ręcznikiem papierowym, i te wszystkie gwinty czyścimy. Możemy to zrobić na dwa sposoby: albo szczotką drucianą, to taki, no jest tego syfu tutaj trochę, taki prosty sposób. E, albo ewentualnie możemy wykorzystać do tego narzynkę. Narzynką przejechać te gwinty. Tu jest między szpilkami sporo miejsca, także ona bez problemu powinna się tu zmieścić. Chociaż ja wydaje mi się, że raczej doradzałbym Wam. Yy, szczotkę drucianą dlaczego może kiedyś powiem ale szczotka druciana szczególnie taka z musiężnym włosiem byłaby bezpieczniejsza yy, dobra tu możemy sobie to później odmuchać czy na przykład drugim ręcznikiem wyczyścić i możemy jak już to wszystko mamy czyste to możemy sobie przystąpić do składania tego yy, i teraz tak Zakładamy. O, ja tak umownie to zakładam, bo to i tak będzie rozbierane do mycia, wszystko pewnie przez właściciela. I teraz tak. Yy, mamy te podkładki sprężynujące, tak? Tak to wygląda. Yy, I teraz tak. Dajemy sobie tą oryginalną podkładkę. Na to dajemy sprężynówkę i na to nakrętkę. Te nakrętki, jak się przyjrzycie, to mają dwie strony. Widać, która tarła, czyli ta, co tarła, idzie do dołu. Pewnie gdybyście to zrobili na odwrót, świat by się nie zawalił, pewnie też by się przekręciło, ale zróbcie to w ten sposób. I tak, taki mój patencik, pewnie sporo osób też, też z tego korzysta. Zakładamy sobie na śrubokręt. O, i w ten sposób tutaj dostawiamy śrubokręt do, do czubka tej szpilki, i nam to wszystko elegancko wpada. O, tak? I później tylko sobie o, przykręcamy. Teraz możemy. Użyć nasadki no. i dokręcamy sobie to delikatnie w, do takiego pierwszego oporu. Teraz czynność powtarzamy tutaj nareszcie szpilek. Ja sobie to przyłapię i zaraz wracamy. W sytuacji, kiedy już mamy założone podkładki, jest podkładka zwykła, podkładka sprężynująca i nakrętka dobrą stroną, oczywiście wszystko oczyszczone. E, przystępujemy do dokręcania. E, jeszcze jedna ważna rzecz. Na te szpilki, na te nakrętki nigdy nie dajemy żadnych lubrykantów, żadnych smarów, żadnych olejów. Dlaczego? Jak wiadomo, głowica i cylinder są narażone na działanie wysokich temperatur. Jest tu dosyć ciepło, a smary mają to do siebie, że w, na Yy, narażone na działanie wysokich temperatur, koksują, zamieniają się w węgiel, te szpilki mogą się zapiekać i później może być problem z odkręceniem tego. Naprawdę, uwierzcie mi, nie trzeba tego smarować, to się zawsze odkręca, a nie ma z tym problemów. Nie dajemy tu smarów. Ktoś napisze, a są jakieś ceramiczne smary odporne na temperatury. Tu mi, na Białorusi nie dawali ceramicznych smarów. Wy też nie dajcie. Nie ma sensu ani tego kupować, wydawać pieniędzy. Nic to nie da. Nie dajemy. Teraz tak. Jak dokręcamy, dobrze by było doprowadzić do sytuacji, że to wszystko jest na tyle czyste, że będziecie w stanie taką nasadkę, spójrzcie, o, żeby dało się to dokręcać w palcach. I co? Jak już jest na tyle to wszystko yy, czyste, i tutaj dobrze nam działa, to w palcach robimy te pierwsze pierwsze przykręcenie, robimy w palcach i patrzymy, jak nam głowica siada. Chodzi o to, że ona musi usiąść jednakowo w ten sposób żeby tutaj była równoległość między, między cylindrem a głowicą. Jeżeli którą stronę dokręcimy za mocno, druga strona nam wstanie i nawet gdy dokręcimy to odpowiednim momentem może się to wszystko przekosić no i nie będzie szczelne. Także pierwsze te dokręcenia robimy w palcach, w palcach. Z jednakową siłą, żeby to jednakowo nam usiadło. Dobra, i jak wszędzie już mamy taki opór, że na przykład nie jesteśmy w stanie już mocniej tego dokręcić, wtedy zakładamy sobie klucz dynamometryczny. Jeżeli mamy już założony klucz dynamometryczny, to musimy wiedzieć też o jednej bardzo ważnej rzeczy. Nawet dokręcenie z. Odpowiednią siłą, nawet na krzyż, nie gwarantuje nam szczelności. Tak jak mówiłem, musimy to zrobić stopniowo. Stopniowo to dokręcamy. Ja to robię w ten sposób. Najpierw dokręcam sobie na krzyż jakąś małą siłą, taką, żeby to tylko jednolicie siadło. Czyli powiedzmy, zakładając, że ja dokręcałem to z siłą 18 Nm. Dlaczego taka wartość to, zaraz Wam powiem. To najpierw powiedzmy, dajmy na to, damy sobie tak koło 4-5 nm. Czyli resetujemy maszynę i dokręcamy. Kurczę to jaka będzie mi pewnie, pewnie będzie mi to odjeżdżało. O, 4,31, tak mi wyszło tutaj, dobra. No to teraz jedziemy tutaj po skosie następno. No, tu jest akurat na 5, czyli tą poprawmy na 5. Dobra. Teraz kolejna. Dobra. O, tu już mamy 8. I teraz tak zakładając, że mamy to z jednakową siłą dokręcone, teraz ona nam równomiernie siadła. Teraz przykręcamy sobie to powiedzmy tak, 9-10 nm. Ja to tak robię. 啊，这边直接切出了。 Oczywiście nie ma się co tu sugerować, że na przykład ta jest na 10, ta na 9. To jest film poglądowy, ja i tak tę głowicę zaraz ściągnę. Chodzi tylko o to, żeby, żebyście wiedzieli jaka jest procedura. I teraz tak, ja to teraz zostawiam. To jest tak powiedzmy połowa tego momentu docelowego, ja to zostawiam. Na ile? Powiem Wam tak. <grytanie> Jak nie macie czasu, to chociaż 15 minut, pół godziny. Jak się Wam nie śpieszy, to nawet nie dzień postoi. Chodzi o to, że ta uszczelka, która jest pod cylindrem, ona fabrycznie ma znaczną grubość, i chodzi o to, żeby ona sobie usiadła. Żeby nie było tak, że my dokręcimy, a później ta uszczelka się nam podda i ten moment na głowicy będzie mniejszy niż, niż byśmy chcieli. Tak czyli teraz, załóżmy, że e, pozostawiamy to, żeby to sobie wszystko siadło i się ułożyło, i teraz dokręcamy to e, z maksymalnym momentem. Bo ja wymyśliłem, tak analizując e, inne konstrukcje. Średnice szpilki i to, co tu się ma trzymać na tym. Yy, tak między sobą ustaliłem, że mm, dobrym momentem będzie 18 Nm. Z tym, że musicie wiedzieć, że yy, jak ja przykręcam to z siłą 18 Nm, to czuję pod kluczem, że w pewnym momencie, tak już przy 16, 17, że to jest yy, za dużo. To jest za dużo. Yy, jak, jak, jakie jest moje wrażenie? Mam wrażenie takie, że już po prostu śrubka się rozciąga, ta szpilka. Eee, dlaczego tak jest? Nie wiem. Być może jest to za duży moment, eee, a być może dlatego, że nie wiem, czy wiecie, ale jak na przykład robi się silniki, eee, to często jest tak, że szpilki powinny być wymieniane. No w przypadku czy Bułeski, czy Mińska, czy Komara, nikt tego nie robi, prawda? Nawet nie wiem, czy w ogóle są dostępne jakieś zamienniki w tej chwili, żeby można było je wymienić. Ale tak, ja to skręcam z siłą 18 Nm, i jeżeli to zrobicie, no tak jak, 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 to, jak to tutaj Wam podaje, yy, i wszystko będzie zgodne z tą sztuką, to, to powinno to działać. No mi to działa, mi to działa, nic nie dmucha, naprawdę ten mój silnik to lekko nie miał. Także tak, nie, nie wiem, jakby się to spisało, na przykład, gdybyście przekręcili z siłą 14 Nm. 18 mam sprawdzone, fakt. No też pilki już czuć, że, że, to jest szczyt ich możliwości, ale, ale no tak to przykręcam. Tak mi to zawsze działało. Yy, powiedzmy, że zdarzy się Wam coś takiego. Kupiliście silnik, yy, nie wiem, w pudełku. Być może na przykład się zdarzyć tak, że ten silnik był złożony z pięciu różnych. Bo może się tak faktycznie zdarzyć. Być może kultura techniczna osoby, która Wam to sprzedała, była na niskim poziomie. To wszystko było tak, no, młotem bite, siekierami, wbijanymi śrubokrętami. E, może się tak zdarzyć, że e, nie będzie szczelności między cylindrem a głowicą, nawet jeżeli zastosujecie się do, do tych moich wskazówek. I co wtedy zrobić? Dać uszczelkę? No nie. Dlaczego nie dajemy tej uszczelki? Z tą uszczelką jest tak. Że, jak ja kiedyś kupiłem ten chiński zestaw, a kupiłem go tylko dlatego, że ogłaszał się na internecie gościu, który rzekomo miał sprzedawać oryginalne części z Białorusi. Wszyscy chyba wiedzą o jaką stronę chodzi. No i niestety przyszły właśnie te chińskie uszczelki i tam w tym zestawie jest ta uszczelka aluminiowa pod głowicę. Po przymierzeniu tej uszczelki ona wchodzi do komory spalania. Co to dla nas znaczy? Jeżeli jakikolwiek element Chodzi do komory spalania, a nie są to elektrody świecy zapłonowej i tej świecy oczywiście o konkretnej wartości cieplnej, nie jakaś tam wzięta gdzieś z czapy znaleziona, bo to też może nam przysporzyć kłopotów. Będzie ta uszczelka wchodzić do komory spalania. Może się tak zdarzyć, że ona będzie się nagrzewać do takiego stopnia, że będzie nam powodowała niekontrolowane zapłony, czyli tak zwane spalanie stukowe. Czyli będzie dochodzić do zapłonu nie w tym wyznaczonym przez nas miejscu, czyli tak jak sobie ustawimy zapłon w konkretnym momencie przed górnym martwym punktem, tylko będzie się to zapalało właściwie w sposób niekontrolowany. Do czego to doprowadzi? Do tego doprowadzi, że siła wybuchu tej energii wykorzystanej z, paliwa, z mieszanki paliwowej będzie koncentrowała się na będzie skoncentrowana na tym, że będzie nam niszczyć wał korbowy. Tak. Te zapłony zawsze, zapłony w kontrolowanym momencie i powinno to być tak wszystko obliczone, że Że będzie maksymalna sprawność silnika i jego żywotność. Takie niekontrolowane zapłony, no to wali nam po prostu uderzenie tego wybuchu w korbę, niszczy nam łożyska. zarówno w stopie, jak i w główce. Także. No, nie chcemy tego, prawda? Nie po to robimy remont silnika, żeby za y, 1000 czy 2 km rozbierać to z powrotem. Nie mówię, że tak się zdarzy, ale tak się może zdarzyć. Czyli nie chcemy tego. No i dobrnęliśmy do sytuacji, że nie daliśmy uszczelki, no bo się jej tu nie daje, nie powinno jej tu być. Zrobiliśmy wszystko tak jak w filmie Yamahina i dalej nam dmucha. Co jest nie tak? No, może się tak zdarzyć, że albo kupiliśmy głowicę w zamienniku, i po prostu ktoś no, nie miał pojęcia o tym, co robi, zrobił to źle. Ta głowica posiada naprężenia, bo na przykład nie była sezonowana, nie była wy, wy, wyżarzana w jakiejś tam temperaturze, żeby się te naprężenia uwolniły. Jest ona krzywa, albo źle obrobiona, albo no, jest jakiś problem z nią, tak? Co my możemy z tym zrobić? Już Wam tłumaczę. Pierwsze co? Musimy ten cały zestaw rozebrać. Czyli z powrotem odkręcamy sobie głowicę. Ściągamy sobie cylinder. I cylinder kładziemy na jakiejś płaskiej powierzchni. Najlepiej nieruchomej, żeby go nie wiem, jakoś tam zblokować. Ech, nie wiem, ściskami czy, czy, czy coś ciężkiego położyć, żeby nam to się nie ruszało. I tak. Tutaj na tą powierzchnię dajemy sobie odrobinę pasty do docierania zaworów. W zależności w jakim to jest stanie, no to tamte pasty są dwie albo trzy gradacje od najgrubszej do najdrobniejszej. Dajemy sobie tutaj. Zakładamy to na cylinder, tak, żeby nam ten wpust siadł na tulei i w ten sposób pokręcamy sobie na boki. I w ten sposób docieramy te dwie współpracujące ze sobą płaszczyzny i, i tak. Tutaj widzicie, jaka jest powierzchnia w tej chwili. Yy, I po tej paście będzie się wam to zabielać. W sytuacji, kiedy to wszystko już będzie jednakowo zabielone, to znaczy, będzie wyglądało, no nie wiem, jak po toczeniu, czyli tam yy, to aluminium będzie takie świeże. Jeżeli już będzie całe zabielone, no to zmieniamy gradację do najcieńszej pasty. Później to wszystko myjemy benzyną ekstrakcyjną albo czymś tego typu. Jak już wszystko mamy czyściutkie i suchutkie, możemy to odmuchać na koniec powietrzem sprężonym. Składamy to z powrotem yy, według tego schematu, który omówiłem dla Was w filmie. Powinno to wszystko Wam dobrze działać, czego Wam serdecznie życzę. Tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym. Cześć!